Myślę, że jak kobiety trenują sporty walki, to daje im to trochę więcej takiego poczucia sprawczości w swoim życiu i też pewności siebie. Powiedzmy, walczy jakiś wariat, freakfightowiec ze sportowcem, prawda? O to mi chodzi. No to jest dalej w formie cyrku, jakiejś zabawy. Cześć kochani sportowcy, z tej strony Radek Kosiba. Dzisiaj jesteśmy w Thai Gym. Razem ze mną właściciel, założyciel Thai Gymu Rafał Król. Cześć Rafał. Cześć, witam. 2011 rok, to jest początek waszej działalności. Jak na chwilę obecną wygląda wielkość klubu Thai Gym? Fizycznie wielkość może nie jest największa, bo nie trenujemy w jakimś wielkim lokum. Tak, nie tylko wielkościowe. Tak, duchowa wielkość. Dokładnie. Tak, i wypracowana. No bardzo się rozwinęliśmy przez te ponad 10 lat już, prawda? Jesteśmy na rynku sportu walki w Polsce, nie tylko w Polsce. Także rozwinęliśmy się mocno z takiego klubu, który powiedzmy zaczynaliśmy jako klub, który startował, rywalizował w formułach przede wszystkim tam amatorskich, powiedzmy, gdzieś w tych młodszych rocznikach. No w tej chwili już mamy mocną też kadrę i zawodników, którzy walczą zawodowo po tych 10 latach, więc te wszystkie etapy takie rozwojowe klubu sportowego przeszliśmy już, jeżeli chodzi o sport. Z tego co wiem, macie też inne oddziały, nie tylko istniejecie w Tarnowie. Jest jedna filia jeszcze w Dębicy, prowadzi ją mój zawodnik Arkadiusz Krupa. Mieliśmy też w Dąbrowie Tarnowskiej chwilę oddział, ale w tej chwili koncentrujemy się przede wszystkim na Tarnowie tutaj, no i Dębicy tak samo. Tajski nazywany jest królem sportów uderzanych, jeżeli chodzi o sporty walki. Jak to pięknie powiedziałeś na samym starcie. Dokładnie, zgadza się. Tak, walka jest tylko w stójce, dopuszczane są obalenia, walka w klinczu i właśnie obalenia wyróżniają nas powiedzmy na przykład od kickboxingu, który wydawałoby się, że może być bardzo podobny do Muay Thai, jednak są różnice. Możemy uderzać łokciami, możemy uderzać kolanami, możemy kopać, możemy boksować jak pięściarze. Muay Thai jest też nazywany sportem 8 broni, bo właśnie mamy dwie pięści, mamy łokcie, mamy kolana, mamy piszczele, którymi kopiemy. I jesteście profesjonalistami. Coraz częściej, coraz więcej, coraz głośniej mówi się o osobach, które walczą, a nie są profesjonalistami. Mam tutaj na myśli jakieś gale freakfightowe, czy was, profesjonalistów. Tak coś denerwuje, że częściowo, no bo można tak powiedzieć, coraz częściej, może tak, ludzie zaczynają kojarzyć sztuki walki, ogólnie sztuki walki, właśnie z walkami freakfightowymi. Jeżeli chodzi o freakfightowe jakieś federacje czy organizacje, nie wiem, ja nie mam z tym problemów, ja robię swoje i realizujemy się przede wszystkim sportowo. Ciężko tutaj się wypowiedzieć na ten temat, czy to jest dobre dla sportu, czy to jest negatywne. Ja uważam, że jest negatywne. Więcej widzę w tym minusów niż plusów. Dlaczego? Jest to naturalne, no, takie mamy czasy. Dzisiaj takie rzeczy się fajnie sprzedają. No. Są to firmy, które po prostu skupiają jakichś ludzi, którzy się biją, nie mają o tym pojęcia i udają sportowców. No. Ale są w tym pieniądze, zarabiają na tym powiedzmy trenerzy, którzy przygotowują tych zawodników też, teamy. To jest jeden taki pozytywny aspekt. No właśnie o to chciałem zapytać, czy to się nie miesza według Ciebie? Czy ci zawodowcy zaczynają się mieszać powoli z freakfighterami? Nie, gdzieś tam, to znaczy... Są jakieś takie sytuacje, jakieś takie sporadyczne, że tam gdzieś powiedzmy walczy jakiś wariat freakfightowiec ze sportowcem, prawda? No o to mi chodzi. No, to jest dalej w formie cyrku, jakiejś zabawy, jakiegoś happeningu moim zdaniem, niż spektaklu sportowego. Czy uważasz, że jest duży popyt w Tarnowie na sporty walki? Tak, jest boom. Od kilku lat w Tarnowie, w naszym mieście, sporty walki są popularne. Jest kilka klubów profesjonalnych z dobrym zapleczem, z dobrymi trenerami, z osobami, które jeżdżą na zawody i słychać o tych osobach, prawda, o tych zawodnikach, więc to świadczy też o klubach, że to są poważne kluby. Dlatego jest tutaj sporo miejsc, gdzie można się zahaczyć, jak ktoś ma ochotę trenować i naprawdę gdzieś tam sportowo się rozwinąć. Ile czasu potrzebuje według Ciebie, okiem profesjonalisty, osoba, amator, osoba, która pierwszy raz się z czymś takim styka, żeby cokolwiek już potrafić? Ile to wszystko zależy. Są osoby tak uzdolnione, powiedzmy ruchowo, że kilka miesięcy i już mogą gdzieś startować jakieś walki TPW, turniej pierwszych walk, jakiś pierwszy kontakt, a są osoby, które potrzebują kilku lat, żeby wejść na jakiś poziom. Wiem mniej więcej, jak treningi w Thai Gym wyglądają, że Wy trenujecie w różnych miejscach, w zależności też od pory roku, czy to prawda? Tak, różne lokalizacje wybieramy. Czyli w zimie w górach, w lecie nad morzem. Tak, oczywiście. A, obozy sportowe, tak, to jest kolejna rzecz. To właśnie o tym słyszałem. Tak, oczywiście. Od kilku lat już legendarne nasze obozy. Jeździmy najczęściej właśnie w lecie nad morze, a w zimie w góry. Chociaż teraz w tym roku mamy troszeczkę inny plan. 25 czerwca wyjeżdżamy w Bieszczady na obóz letni. Także pierwszy raz w lecie w Bieszczadach będziemy. W Bieszczadach jest ładnie. Dobra, powiedz mi tak, czy kobiety też chcą się bić? Oczywiście. No dzisiaj mamy takie czasy, że kobiety często mają większe kochone od facetów. Duży procent dziewczyn trenujących chce iść w sport. Także te proporcje są takie ciekawe dla mnie teraz, bo powiedzmy dalej się mniej kobiet zapisuje niż facetów, ale większy procent tych dziewczyn, które trafiają do klubu, ląduje na zawodach, w sensie startują, niż facetów. Mamy kilka dziewczyn takie, które gdzieś tam się sprawdzały już. No i zawodowo tak samo. Katarzyna Wikierak, nasza taka powiedzmy dziewczyna, która od 13 roku życia u nas trenuje i przeszła te wszystkie szczeble od sportu amatorskiego do zawodowego. Jest tutaj przykładem tego, że dziewczyny też mogą się fajnie odnajdywać w Muay Thai. Tak, myślę, że jak kobiety trenują sporty walki, to daje im to trochę więcej takiego poczucia sprawczości w swoim życiu i też pewności siebie. A co Ci się najbardziej podoba w tym sporcie? No, to się nie ma z czego. Szczerze powiedziawszy, to bardzo mi się podoba taka brutalność i zaciętość tego sportu. Jest bardzo taki szeroki wachlarz technik w Muay Thai. Po prostu mi się to podoba. Ale też poza tym, mimo wszystko w tym sporcie jest dużo takiego szacunku i pokory do przeciwnika. Ile już trenujesz? 10 lat. To bardzo sporo. I jakbyś mogła tak w skrócie powiedzieć o swoich najlepszych osiągnięciach? 3 razy udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski. Najbardziej się cieszyłam z Mistrzostwa Polski, które zdobyłam w tamtym roku. Dlaczego? Bo w końcu miałam szansę zawalczyć na takim turnieju, w którym toczę więcej niż jedną walkę, bo przeważnie się to nie udawało ze względu po prostu na małą liczbę zawodniczek w tym sporcie. Wiktor, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego w ogóle zacząłeś historię z Muay Thai? Dawniej mój tata trenował tutaj i po prostu jak ja się urodziłam na świecie, to przywoziła mnie mama tutaj na treningi i po prostu oglądałam to wszystko i po prostu to mnie zaimponowało i poprosiłem rodziców, żebym też to robił, bo mi się to po prostu podoba. Tak zostało do teraz. To ile to już jest lat? Ile już trenujesz? Już trenuję 4 lata. Trener mówił, że masz jakieś wyjątkowe osiągnięcia ostatnio. Tak. Co tam się stało ciekawego u Ciebie? Pierwsza walka to była w Krakowie, którą niestety przegrałam, to były Mistrzostwa Polski. No ale jednak udział w Pucharze Polski, w Mistrzostwach Polski to jest duże osiągnięcie dla Ciebie? Tak. Jak daleko sięgają plany Thai? Ja gdzieś tam realizuję wszystkie swoje plany, które sobie sportowe założyłem po drodze. Tak naprawdę jesteśmy teraz w takim miejscu, że fajnie by to było utrzymać to, co jest. Ewentualnie rozwojowo pójść troszeczkę w takie sytuacje związane z, nie wiem, z większym klubem. Ewentualnie gdzieś może otworzenie jakichś kilku placówek jeszcze gdzie indziej. W okolicach tutaj Tarnowa, ale z drugiej strony, no, tak jak jest teraz, jest okej. My jesteśmy bardzo mocnym klubem liczącym się w Polsce. pięciokrotnie jesteśmy na podium drużynowo, jak wyjeżdżamy gdzieś na jakieś mistrzostwa Polski, chociaż w tym roku był pierwszy sezon, gdzie nie zdobyliśmy mistrza Polski w żadnej kategorii wagowej seniorskiej, ale jeszcze przed nami są mistrzostwa Polski dzieci i kadetów, także myślę, że tutaj 2-3 złota wpadną dla nas. Plany. Wytrenować kolejnych jakichś mistrzów Polski, Europy, świata. Tego Wam życzę. Tak. Ja nie oberwałem ani łokciem, ani kolanem, ani... No nie wiem, do czasu. Udało mi się przetrwać tę rozmowę. Bardzo dziękuję, tak, Rafale, za rozmowę. Dzięki. Zapraszamy do obserwowania naszych kanałów społecznościowych, naszych i Thai Gymu, także... Oczywiście. Do zobaczenia.